Co robić, kiedy dziecko boi się potworów? Każde dziecko od czasu do czasu czegoś się boi. Może psów, może ciemności, a może potworów. To są takie wytwory dziecięcej wyobraźni, która jest po prostu szalona w pewnym wieku. Kilkulatki bardzo często widzą coś, czego my nie widzimy i tego się boją. Bardzo często donoszą o potworach. Potwory mieszkają pod łóżkiem, potwory po prostu są w łazience, potwory mieszkają w szafie. Co robimy jako rodzice? Najczęściej z miłością podchodzimy, nawet zaglądamy pod łóżko i mówimy: kochanie, ale tu naprawdę nie ma żadnego potwora, zobacz. No chodź ze mną, zobaczysz, popatrz, poświecimy latarką, wszystko jest w porządku, tu nic nie ma potwora. Słaby pomysł. Jeżeli dziecko widzi potwora, to załóż, że ten potwór tam jest. Kolejny sposób: kochanie, nie bój się, przy mnie jesteś bezpieczny, mamusia tu jest. No fajnie. Tylko wiesz co, chodziłoby też o to, żeby dziecko było bezpieczne, czy mamusia jest, czy mamusi nie ma. To co robić? Metoda numer jeden. Sympatyczny potwór. Jeżeli dziecko powie: mamo, mamo, ale tam pod łóżkiem jest potwór, to zajrzyj pod łóżko i powiedz: faktycznie jest tu potwór. Zaraz, czekaj, zobaczymy. Ale ten gatunek jest przyjazny dla ludzi. Nie, nie. Oni się lubią bawić po prostu. On przyszedł, żeby się pobawić z tobą. Ale co? Powiedzieć mu, że nie będzie się bawił, nie? Słuchaj, potworze, idź do swojej mamy. Jasiu się dzisiaj z tobą nie będzie bawił. Na ten temat wszystko. Druga metoda. Magiczny spray na potwory. Moi drodzy, bierzemy sobie spray. No czymś tam spray, jakąś fajną butelkę. Możemy, jak macie fantazję, narysować tam potwora i go skreślić. Do butelki nalewamy wody i dajemy jakiś olejek zapachowy, żeby, słuchajcie, to będzie nasza magiczna mikstura. Jeżeli dziecko zamelduje, że w łazience jest potwór i on tam nie wejdzie, za żadne skarby, wchodzicie do łazienki, patrzycie, faktycznie, no jest, jest, jest potwór, ale zaraz my tutaj sobie z nim poradzimy. Cyk, 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 cyk. Patrz, potworów już nie ma. Żadnego. Jesteś bezpieczny, możesz wchodzić. Za każdym razem, kiedy dziecko zamelduje ci o potworze, używasz magicznego sprayu, cyk, cyk, cyk i już. Dziecko może też zapytać: idę do łazienki, spryskałaś? Tak, tak, spryskałam. Albo: nie, dobra, spryskuję, już możesz wchodzić. Okay? Jest to środek, który po prostu zawsze działa. Jeżeli boi się potwora pod łóżkiem, sprawdzam, jest, jest. No czekaj, cyk, 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 już po potworze. Żeby spał bezpiecznie, zanim uśnie, spryskujesz cały pokój sprayem magicznym. Jest spokój po potworach. Magiczny spray bardzo serdecznie polecam. Nawet w przedszkolach, kiedy dzieci boją się różnych rzeczy, ten magiczny spray również działa cuda. Metoda numer 3. Oswajanie potwora. Oczywiście, znowu zaglądamy pod łóżko i mówimy: tak, jest tu potwór, ale on przyszedł po prostu na, wiesz, on się chce z tobą bawić, a te potwory nie jedzą maluchów, one jedzą rodzynki. I teraz, kochanie, warto dla tego potwora zawsze mieć rodzynki. Jak będziesz mu dawał rodzynki, to znaczy tam rzucisz mu rodzyneczek, cyk, to on po prostu stanie się twoim przyjacielem. I on cię będzie również bronił. Warto mieć, słuchaj, takiego fajnego obrońcę. Tak, i tam do miseczki rodzynki, zawsze w pokoju dziecka, zawsze będzie mogło potworowi rodzyneczka rzucić. Z wyobraźnią dzieci, pamiętaj, nie ma żartów. Traktujemy to poważnie. Kolejna metoda to bezpieczny kocyk. Wybierz specjalny kocyk, który będzie służył jako tarcza ochrona, kiedy dziecko się boi. Wtedy okrywamy się specjalnym kocykiem, tak jak, słuchaj, peleryna niewidka, bezpieczna peleryna. I to jest bezpieczny kocyk, który zapewnia dziecku bezpieczeństwo. Możesz używać kilku metod na raz. Bezpieczny kocyk i spray. Okay? To jest jeden z pomysłów. I kolejny mój pomysł. Specjalna maść na odstraszanie potworów. Kup jakiś krem, jakąś maść. Pudełko przygotuj specjalnie. Oczywiście z rysunkiem potwora skreślonego. To jest istotna rzecz. No i tą maścią smarujesz dziecku czółko, nosek, policzki, bródka, rączki, stopy. Teraz chroni cię specjalna czarodziejska maść,
żaden potwór do Ciebie nie może dojść, bo jesteś chroniony. Te sposoby działają cuda. Wyobraźnia dzieci jest niczym nieograniczona. Lepiej się do tego dostosować i zdobyć zaufanie dziecka i zagrać w grę, którą narzuca wyobraźnia dziecka, niż temu zaprzeczać. Wypróbuj te sposoby. Twoje dziecko albo się już bało, albo się teraz boi, albo się będzie bało. Każde dziecko przechodzi taką fazę. Nie bój się tego. Jesteś dorosły, dorosła. Nie ma się czego bać, ale musisz być przygotowana. Wypróbuj moje metody. Daj mi znać w komentarzu, jak poszło. Zostaw lajka, jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy i podziel się nim z innymi rodzicami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.